może bo nie auto nie warto 8 tysięcy, no taka prawda, to wziąć auto i zamknąć firmę i zbory. Ta kontrola to koszmar kierowców ciężarówek. Kara, jaką będzie musiał zapłacić ten mężczyzna, będzie wyższa niż jego miesięczna pensja. Kiedy pan robił to szkolenie okresowe? Dlaczego pan nie wpisał tego, nie złożył pan dokumentów do Wydziału Komunikacji? Ja dorywczo jeżdżę. To nie ma znaczenia, czy pan jeździ dorywczo, czy pan jeździ cały czas. Kiedy pan nie prowadzi pojazdu, to szef panu wystawia zaświadczenie działalności, tak? Nie, bo jestem akwizytorem własnym, także gdzieś wyszło. Mężczyzna nie ma kilku dokumentów, które powinien okazać inspektorom. Krokodylki idą jednak z duchem czasu i pozwalają na dosłanie ich w trakcie kontroli. Proszę podejść ze mną, ja panu podam, napiszę panu adres mailowy, żeby szef mógł zeskanować i przesłać mailem te dokumenty. Rozumiem, że pan w pojeździe tego nie ma. Jednak szef nie przesyła odpowiednich dokumentów i inspektor ma dla kierowcy 4 bardzo złe informacje. Pierwsza to 500 zł mandatu za braki w dokumentacji czasu pracy. Druga zła informacja to taki sam mandat za brak dokumentów przewozowych. Kolejny mandat to 150 zł za błędy w wypełnianiu wykresówek, na których rejestruje się czas pracy kierowcy. Ostatnia zła informacja to 800 zł mandatu za jazdę bez ukończonego kursu pozwalającego na przewożenie rzeczy. Proponuję panu w dniu dzisiejszym mandat karny w wysokości 1950 zł. Jaka jest pana decyzja? No nie wiem, niech na czerwę. Musimy jakoś robić, bo pożyczkę niestety zapłacę 1500 zarobię na opłaty. Po chwili na miejscu pojawia się właściciel firmy i próbuje przekonać inspektora do zmniejszenia kwoty mandatu. Kierowca zarabia 1500 zł i mówię ci mandat 2000. No to rodzina, dwoje dzieci. Jakby tego było mało, przeciwko właścicielowi firmy wszczęto postępowanie administracyjne, które może się zakończyć nałożeniem 8000 zł kary. Auto nie warto 8 tysięcy, no taka prawda, to wziąć auto i zamknąć firmę i zbory. W Polsce jest najszybciej faktorów i pośredniczy przedsiębiorstwów i bezrobocie rośnie. Według dziennika Rzeczpospolita, aby nadążyć za ciągłymi zmianami prawnymi, polski przedsiębiorca powinien codziennie przez prawie 4 godziny zajmować się tylko i wyłącznie czytaniem ustaw. Dla inspektorów sprawa jest jednak prosta. Kierowca nie przestrzegał przepisów i teraz musi ponieść karę. W taki sposób krokodylki walczą z nieuczciwą konkurencją. W przypadku przewozów na potrzeby własne powinien pan mieć zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy. Co to wydaje? To wydaje, jeśli chodzi o krajowy taki przewóz, to wydaje starostwo. Bo płacą to w urzędzie miasta, za, no, co jest podatek? Proszę pana, podatek drogowy to jest zupełnie coś innego. Czyli nie ma pan takich uprawnień. Nie starał się pan nigdy w starostwie lub w biurze obsługi transportu międzynarodowego. A pan sobie zdaje sprawę, jakie to są konsekwencje finansowe z brakiem takich dokumentów? Nie, bo skąd mam? Wszystkiego nie można wiedzieć. Dobrze. Trzeba być, chyba pan inaczej powiem. Sanepid, PIT i tak dalej, inspekcja, pan trzeba mieć głowę taką, żeby wszystko pojąć. Nierealne jest. Kierowca nie ma kursu na przewóz rzeczy. To jest. Pan jako przedsiębiorca, ma pan pojazdy powyżej 3,5 tony, powinien... Jeden samochód, no nie ma. No to wie pan, to... Akurat nie ma znaczenia, czy pan... No jeden samochód, czy więcej, nie? Gdzie to robi? Gdzie to można robić taki biznes? No są firmy, które prowadzą takie szkolenia. Proszę pana, no prowadząc działalność gospodarczą, no trzeba się liczyć z pewnymi... Powiedzmy utrudnieniami. Kierowca przyjął mandat, a właściciel firmy dostanie teraz pismo z listą naruszeń. Jeżeli nie przedstawi odpowiednich dokumentów, dostanie kolejny list, tym razem z numerem konta, na które ma wpłacić 8000 zł. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.